Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Płomień awansował do drugiej rundy Pucharu Polski Strefy Kaliskiej. W środowe popołudnie zawodnicy z Opatowa pokonali Astrę Krotoszyn 4-3. Faworytem meczu teoretycznie była Astra, występująca na co dzień w piątej lidze, jednak krotoszynianie desygnowali do gry iście rezerwowy skład, a po przerwie plac gry opuścił także kapitan Adam Staszewski, który jednak wcześniej dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Tak sobie zakładaliśmy ten Puchar Polski, że traktujemy ten puchar jako po prostu juniorzy mają jechać na ten mecz i się sprawdzić w takiej seniorskiej piłce. Dla nas wiadomo, dla każdego zespołu ważniejsza jest liga i w sobotę nas już czeka mega ciężki mecz z Wartą Śrem, także i za tydzień gramy z Pleszewem, także tutaj pojechaliśmy trzech seniorów, trzech juniorów, co trenuje z seniorami, a reszta to jest juniorzy po 16-17 lat, nie? Jedno trafienie dla Astry dołożył Oskar Rebelka. Dla Płomienia hat-tricka ustrzelił Przemysław Owczarek. Jednego gola dołożył Przemysław Śniady. Przegrywaliśmy 3-1, także że nie jest przekonujące. Charakter pokazał zespół, że walczył do końca, wyciągnął ten wynik na 4-3. W kolejnej rundzie przeciwnikiem Płomienia Opatów będzie lokalny rywal Zawisza Łęka Opatowska. Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka.